Wielka wylewka w 4Fun TV. Dzisiaj Saszan jest moim gościem. Saszan, słuchaj, ty masz w swojej karierze generalnie bardzo dużo programów, które nie do końca chyba zażarły, nie? Kurde, jaki to był paździerz, co? To wyszedł z tego paździerz, no. Ale w zamyśle to nie miał nie być paździerz. No tak, no. Ja wiem, że mówi to facet, który ma sok marchwiowy na swojej facjadzie. A czego ty się wstydzisz w swoim życiu? Pierwsze wideo na Ask.fm był taki portal. Na czym? Ask.fm. Miałam te 18 lat, troszeczkę w głowie niezbyt dużo. Gadanie głupot o jakichś parówkach i kajzerkach, siedzenie na tweetkamach. No i tam niektóre te filmiki to mogłyby zniknąć z sieci. Hej, tu Sasza, wiesz, właśnie będę mówić o sobie, wiesz, że a co, no przecież nie ma nic ciekawszego, będę hejtują, Ten hologram, on będzie takim momentem przełomowym trochę w twoim życiu, czy nie? No ale oczywiście, że jestem pewna tej płyty, no. Ona by nie została w ogóle wydana, gdybym ja nie była pewna każdego z kawałków. Łorety, dobra. 3, 4. Zniszczyłem ją psychicznie. Dobra, uwaga kochana, 3, 4. Dlaczego trudno odpowiedzieć na to pytanie? Chciałem zapytać ciebie o twojego chłopaka. Kiedy się hajtacie? Co zamiesz jak mój tata, no weź. Oświadczył się chociaż? Nie, ja on wie, że jakby się teraz oświadczył, to ja bym go wzięła z tych kolan i... 3, 4. Czuję się jak Rihanna.